witam bardzo serdecznie wszystkich na trzeciej gminnej konkurs kolędy pastorałej pod tytułem Wesoła Gmina. Szczególnie bardzo serdecznie witam naszych artystów, którzy dzisiaj dla nas przygotowali taką ucztę duchową, prowadzą nas w nastrój świętowania Świąt Bożego Narodzenia. Witam Was bardzo serdecznie wraz z opiekunami. Pozwolicie, kochani, że w swoim imieniu, w waszym imieniu przywitam naszych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na dzisiejszym konkursie, a są z nami. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Rady Nowogrodzkiej Anna Grochowa. Szczególnie bardzo serdecznie witam pana wójta Wiesława Mazurka, który zechciał objąć nasz konkurs honorowym patronatem i jest fundatorem tych oto pięknych ucharów, o które będziecie tutaj właśnie dzisiaj walczyli i o które będziecie właśnie śpiewali. Witam bardzo serdecznie przewodniczącą Rady Rodziców Ewelinę Baterę-Wiatr. Witam nasze lokalne media. Witam dyrektorów szkół, którzy przybyli wraz z opiekunami i rodzicami. A są z nami pani Dorota Pilarz, dyrektor zespołu szkół Zagieru. Jest również wraz z nami pani dyrektor zespołu szkoły podstawowej w Przemytowie, pani Teresa Juraszczyk, którą też się bardzo proszę. Kochani, wasze zmagania w dzisiejszym śpiewaniu będzie oceniała trzyosobowa komisja. Przewodniczącą jury dzisiejszego jest pani Elżbieta Tarasiuk, nauczyciel muzyki, wieloletni organizator konkursów przeglądu piosenki w Wohyniu. W tym roku już jubileuszowy, 15. taki przegląd się w Wohyniu odbył u nich. Nasza szkoła również tam gościła, także bardzo serdecznie panu przewodniczącemu dzisiejszej komisji jeszcze raz pogratulowali. Bardzo serdecznie witam pana Jarosława Stefaniaka, również nauczyciela muzyki, właściciela szkoły muzycznej Yamaha w Rotterdamie. Bardzo serdecznie witam panią Krystynę Dość, pracownika Urzędu Gminy. W miejscu chciałbym podziękować swoim współpracownikom, bez których pomocy organizacja dzisiejszego kolędy, przeglądu kolędy pastorałych nie mogłaby się odbyć. Tak bardzo serdecznie witam pana Andrzeja Filipka, panią Katarzynę Zakoc, panią Karinę Miloniu, panią Iwonę Mańko, panią Małgorzatę Zawara, panią Alinę Kronicę. Panie Przewodniczący, również w tym miejscu chciałbym podziękować nauczycielom, którzy duży wkład mają właśnie w dekorację taką przepiękną, żeby wam się ładnie śpiewało, żeby ten konkurs właśnie w takim świątecznym nastroju również tutaj przebiegać. I bardzo serdecznie dziękuję pani Grażynie Hankiewicz. Pani Barbarze Rumcińskiej, pani Ewie Danucie Nierunkowskiej i pani Ewie Kowalicz. Bardzo serdecznie również witam naszych prowadzących dzisiejszy konkurs kolędy pastorałów. Nad prawidłowym przebiegiem będzie czuwała pani Halina Mironiu. A konkurs poprowadzą Natalia Siudyła i Mikołaj Kukorowicz. Witam również bardzo serdecznie pana Zbigniewa Kalię i Piotra Waszyłowę, którzy będą czuwali nad
Tam jeszcze widzę i rodziców, wszystkich ogólnie przybyłych na dzisiejsze koncertowanie. Życzę miłych wrażeń, wspaniałych doznań, wszelkich właśnie świąt Bożego Narodzenia. W tej chwili bardzo proszę o zabranie głosu pana wójta Wiesława Mazurka i oficjalne otworzenie dzisiejszego konkursu. Dobrze, szanowni państwo, bardzo uczestnicy, bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Jak przed chwilą pan dyrektor powiedział, jest to trzeci konkurs gminny. Mam nadzieję, że kolejne też będą, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. Wszystkim życzę wielu sukcesów, zdobycia najlepszych miejsc, ale dzisiaj najcięższej pracy to jest dla komisji oceniającej, bo nie wiem, jak to powiedzieć. Przygotowań, które uda mi się popatrzeć, to wiem, że jest bardzo dobre przygotowanie uczniów przez swoich opiekunów i rodziców. Niektórzy uczniowie z rodzicami w domu przygotowywali się trzy dni. Mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony z udziału w tym przeglądzie, a jednocześnie otrzyma jakąś nagrodę. Dzisiejszy przegląd, kolejny postanowek uważam za otwarty i do momentu rozdania trzymamy za wszystkich kciuki. Powodzenia. Dziękuję panu wójtowi za oficjalne otwarcie dzisiejszego konkursu, a w tej chwili proszę panią kierownik dzisiejszego konkursu o przedstawienie porządku. Witam serdecznie. Dziękujemy za przybycie tak liczne. Bardzo się cieszymy. Na dzisiejszej uroczystości będą prezentowane się cztery kategorie wiekowe. Najpierw będą to soliści, a potem zespoły. W każdej kategorii wiekowej możecie śpiewać sobie, jak pan tutaj powiedział, już fantastyczne miejsca i zdobyć puchary i wynagrody. Życzę wszystkim powodzenia i trzeci gminny konkurs tego kolet i pastoralnego Wesoła Nowina uważam za otwarty. Prosimy na sceny Mikołaja Przedszkola. Na scenę zapraszamy Mikołaja Krawczura z Kołu Szkół Białej. Zaprezentuje on nam już blisko kolęda i dzisiaj kolęda jej. Opiekunem artystycznym jest pani Małgorzata Kula. A przygotowuje się pan obiad z zespołu szkół Białej. Zobaczcie.
wykonaniu usłyszymy Polineczka oraz Świec w chusteczką. Opiekunem artystycznym jest pani Teresa Krawowska.
Oliwia Rola, Aleksandra Michała, Maja Fijałkowska, Robert Wagner. Kolejny usłyszymy. Przybierzeli do Betlejem oraz Chory Gwiazdka. Zespół szkodował
udział. W składzie zespołu jest Adrian Śledź, Dominik Siódem, Oliwia Solarczuk, Oliwia Wasilewska, Marika Jękus, Emilia Dzikowska i Martyna Huda. Reprezentują nam Dyśliczka Palna oraz Koleta Świetlista. Opiekunem zespołu jest pani Agnieszka Kapczak. Ma zespołu Podgór, Anna Szereg, Bartosz Kus, Andrzej Dużo.